No to cześć siemaneczko, dzisiaj taki bardzo krótki filmik, ale rzeczowy. Pamiętacie zagłówki, które kupiłem kiedyś? Mówiłem, że ciężko mi było je zamocować, bo one są cofnięte tam i tak dalej, że one były tak jak teraz są położone. Były tylko tak po prostu luzem położone i tą przeróbkę mocowania odkładałem na później i na później, bo wiedziałem, że będzie z tym dużo roboty, zwłaszcza nie mojej. No ale ostatnio, jeszcze w zeszłym tygodniu już po prostu zaczęły spadać, notorycznie już miałem dosyć. Więc stwierdziłem, że je w końcu zamocuję jak należy. Podjechałem do kolegi, cześć, pozdro Łukasz, do spawnisia na garaż i sztywne jak beton. Nie będzie tego widać, bo mi tu pasy zasłaniają, ale o, są fabryczne mocowania przerobione pod mój gust. Zagłówek jest tak jak moim zdaniem powinien być, czyli jak widać to się ładnie tu zgrywa nam z oparciem kanapy, więc ten zagłówek jest wysunięty ładnie. Do tego jeszcze wcześniej, będąc tam, nazwijmy to na urlopie, miałem chwilkę, to sobie podmalowałem te zagłówki, zrobiłem je na czarno. Tu jak widać, o, jest ten szary, oryginalny, a są takie, w tym momencie są tak pomalowane. W zasadzie tak robię głównie za ozdobę, no bo tu rzadko kiedy ktoś z tyłu jedzie, a lepiej to wygląda moim zdaniem w czerni, jak w tym antracycie. No generalnie mówię, no zagłówki teraz to się trzymają jak beton, no po prostu całym samochodem mogę za nie bujać, więc jest super elegancko zrobione, lepiej nawet niż tego chciałem, także wielkie podziękowanie, pozdrowienia dla Łukasza, na pewno oglądasz, także wielkie dzięki jeszcze raz. No i co więcej, no, nie ma co tu za dużo przedłużać, niebawem filmik z ogarem, co ciekawe, bowiem czekam na odbiór ogara z lakierowania, pokażę wam jak to wyjdzie. A kiedy to już się okaże, czekamy na razie na telefon z lakierni, żeby jest do odbioru. Także tymczasem trzymajcie się, do zobaczyska i cześć.